Pochwalony Jezus Chrystus, przed nami piękny tydzień. Piękny, bo Jezus jest z nami. On nas kocha i w tej miłości mamy być. Ewangelia mówi dzisiaj biada. Uwaga. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami. To jest bardzo, bardzo trudne słowo, które Jezus mówi, bo dzisiaj my też obchodzimy morze i ziemię, aby pozyskać ludzi, aby pozyskać wyznawców Chrystusa. Ewangelizujemy, mamy różne pomysły, robimy koncerty, rekolekcje, zmagamy się, działamy dla Chrystusa. Potem taka osoba przychodzi i co się okazuje? Nie widzi tej miłości, o której mówiliśmy. Widzi nas we wspólnocie i patrzy, co się dzieje w tej wspólnocie. Oczywiście zdarza się i oby tak było jak najczęściej, że przychodzi do wspólnoty i widzi, że tam jest miłość Boża, jest troska. Nie ma możliwości, aby we wspólnocie była doskonała miłość, bo doskonałą miłością jest Chrystus, a my jesteśmy ułomni. Nie ma małżeństwa, w którym jest doskonała miłość, taka, że oni zawsze wszystko sobie dla siebie i nigdy nie mają do siebie żadnych żali. Nie ma takich małżeństw, nie ma takich przyjaźni. Zawodzimy się, bo jesteśmy ludźmi, ale w tym zawodzeniu drugiego możemy pójść w takim kierunku, żeby sobie przebaczyć, porozmawiać, iść dalej, działać razem, kochać siebie dalej nawzajem. I to, do tego nas Pan Bóg zaprasza. I to jest wspólnota zdrowa, to jest wspólnota, która się kocha. Nie taka, która jest idealna, nienaruszona niczym, bo w momencie, kiedy działamy, kiedy idziemy do przodu, będziemy się ranili, będzie coś niedopowiedziane, ale idziemy dalej razem z Chrystusem i umiemy rozmawiać, umiemy sobie spojrzeć w oczy, pomodlić się dalej razem, uśmiechnąć się do siebie, I dalej z Chrystusem, aby pełnić Jego wolę. I tego od nas chce Chrystus, żebyśmy żyjąc Jego miłością, umieli ją wcielać w życie. Żebyśmy w małżeństwie, żyjąc miłością Bożą, umieli na siebie spojrzeć codziennie rano, wieczorem, dać sobie buziaka, powiedzieć, że się kochamy. To samo w przyjaźniach, to samo między rodzeństwem. To jest bardzo dobre, jak rodzeństwo, nastolatkowie albo młodsi, idą do siebie wieczorem i mówią, przepraszam, idziemy spać, idziemy z wolnym sercem spać. To się powinno dokonywać wszędzie, gdzie jesteśmy. Żeby mieć wolne serce, to jest przykład, że naśladujemy Chrystusa. Po czym poznają, że jesteśmy uczniami? Jeżeli się będziemy wzajemnie miłowali. Jan 13, końcówka. Wzajemna miłość, czyli między nami we wspólnocie, pokazuje, że jesteśmy Chrystusowi. I niech te słowa nas dzisiaj prowadzą, żebyśmy tego szukali, żebyśmy szukali Chrystusa. Na to wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę wam pięknego dnia. Uwielbiajcie Pana całym sobą i tam, gdzie widzimy, że jest coś trudne, niech nasze serce mięknie, aby naśladować Chrystusa. I zapraszam do utworu, który już wam się bardzo spodobał, którego słowa ja napisałem, ale napisałem to trudne słowo. Przyszedłem do zespołu i po prostu powiedziałem, a oni do tego ułożyli piękną melodię. Fundamentem jest miłość. Możemy tutaj poniżej kliknąć albo też prosić o Ducha Świętego. Zapraszam dalej do modlitwy. Do zobaczenia.